Witam bardzo serdecznie. Jacek Balkan to jest Motodziennik w czwartek. Zapraszam na program, który zaczynamy od kilku bardzo ciekawych tematów. Najpierw firma Lotus. Być może pamiętają Państwo ubiegłoroczne spotkanie motoryzacyjne w Paryżu. Niespodzianek i nowości było sporo, ale najbardziej ambitny plan przedstawiła właśnie firma Lotus, która przywiozła na targi pięć, koncepcyjnych, co prawda modeli, ale każdy z samochodów miał już ustaloną datę wprowadzenia na rynek. Nas najbardziej zaciekawiła nowa wizja Sprita, która powinna się pojawić na rynku w przyszłym roku oraz elan, wyraźnie tańszy, za mniej więcej 100 tysięcy euro, ale z potężnym 4-litrowym motorem, który ma 450 koni, do tego dwusprzęgłowa skrzynia biegów, system odzyskiwania energii i 3 i pół sekundy do setki. To auto miało się pojawić na rynku w 2013 roku, ale ostatnio coraz głośniej mówi się o roku 2016. Niestety. Ale i tak nie ma co narzekać, bo aut ciekawych, fascynujących i porywających jest naprawdę sporo. A oprócz firmy Lotus, poważnym graczem na rynku ma szansę zostać McLaren. Firma budująca do niedawna auta stricte wyścigowe, pomagająca przy okazji m.in. Mercedesowi, usamodzielniła się na tyle, że wprowadziła do sprzedaży własne auto supersportowe, czyli model mp 412 c Nie wiemy niestety, ile egzemplarzy trafi już do klientów, ale wiemy, że firma chce sprzedawać zaledwie tysiąc egzemplarzy rocznie, co stanowi niewiele ponad 3% tego dość specyficznego segmentu. Wiemy też, że McLaren chce za wszelką cenę dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych, jak? A choćby ustanawiając jakiś rekord, albo chociaż ponad dobry czas na to, że Nürburgring. Niecały tydzień temu Brytyjczycy przywieźli tam auto, być może jakąś specjalną wersję, i niestety samochód ten podczas naprawdę ostrego przejazdu został doszczętnie rozbity. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. A co na to wszystko, Włości? Ferrari walczy o klienta gwarancją i programem serwisowym, a Lamborghini coraz bardziej oczo intensywnymi kolorami nadwozia. Ale nie tylko. Należąca do koncernu Volkswagena firma chce wprowadzić do sprzedaży auto, cytujemy codzienne. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie to SUV, czy też, co jest równie prawdopodobne, 4 albo uchowaj Boże, 5 drzwiowa limuzyna w stylu panomery. Kiedy jeszcze niestety nie wiemy. Kolejna porcja motoryzacyjnych ciekawostek już jutro, a teraz zapraszam Państwa na nasz stały kącik historyczny, czyli samochody i wielka polityka. Zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy dzień będzie w polskich mediach poświęcony to w sporej części prezydenckiej wizycie. Barack Obama wraz ze świtą pojawi się w Polsce już jutro. Na nas najbardziej interesuje oczywiście Bestia, czyli opancerzona limuzyna, którą prezydent Stanów Zjednoczonych podróżuje. Nie tylko jak widać po swoim kraju, ale również wszędzie tam, gdzie istnieje realne, potencjalne niebezpieczeństwo czyli prawie wszędzie. Auto, nazwane również Cadillac One, waży około 8, być może nawet 10 ton i towarzyszy Obamie od początku jego prezydentury. Czemu służby specjalne korzystają ze swojego auta i nie chcą korzystać z parku rządowych limuzyn innych krajów. Prawdopodobnie dlatego, że tak solidnego pancernego auta inni prezydenci czy premierzy, może poza przywódcami Rosji nie mają. Większość z państw korzysta z samochodów przygotowywanych przez Mercedesa, BMW albo Audi. Są to kolejno Mercedes Guard, BMW High Security i Audi A8 Security. Są to samochody porównywalne pod względem ochrony balistycznej, choć pod konkretne zamówienia personalizowane. Limuzyna Baracka Obamy jest większa, ze dwa razy cięższa na pokładzie oprócz instalacji tlenowej na wypadek ataku chemicznego, dodatkowego oświetlenia, bo przez pancerne szkło niewiele widać oraz ukrytych otworów strzelniczych jest również zapas krwi, odpowiadający grupie najważniejszej osoby w państwie. W razie zranienia prezydent jest odwożony czy ewakuowany do szpitala nie karetką, ale właśnie swoją pancerzoną limuzyną. Wydawać by się mogło, że tak świetnie przygotowane służby jak amerykańska CIA czy Secret Service nie popełniają błędów. Popełniają, ale najczęściej się o nich nie dowiadujemy. Odstępstwem od reguły był słynny już wyjazd z ambasady USA w Dublinie kilka dni temu, gdy bestia ciężka i długa utknęła na stromym podjeździe. Oficjalny komunikat przekonuje, że prezydenta nie było wtedy na pokładzie. I być może faktycznie tak było. Unieruchomiony samochód to największe zagrożenie dla prezydenta. A tu wyraźnie widać, że nikt się specjalnie nie śpieszy. Samochód ochrony zasłania widok po kilkunastu sekundach, autobus dopiero po minucie. I to już prawie wszystko na dziś. Prawie dlatego, że teraz przyszła pora na państwa problemy i dylematy. Tym razem maila zatytułowanego Droga Redakcja wysłał do nas pan Jarek, który chce sobie sprawić Alfa 147. Zależy mu na tym, żeby jazda była oszczędna i dlatego ma dylemat, czy lepiej w sensie taniej będzie z autem benzynowym przerobionym na gaz, czy jednak z dieslem. Naszym zdaniem auto z silnikiem benzynowym nawet zagazowane będzie zdecydowanie o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent tańsze, ale z czegoś to wynika. Silniki 16 i 2.0 mają po dwie świece na cylinder i dopóki działają, poprawnie dają sporo frajdy, ale nie są to konstrukcje trwałe, wręcz przeciwnie. Kłopot sprawia przede wszystkim wariator odpowiedzialny za zmienne fazy rozrządu. Z dieslem będzie mniej problemu. Oczywiście pod warunkiem, że auto nie jeździło jako berlińska taksówka. Ale czy widział ktoś kiedyś Alfę na taksówce? No właśnie. To ja jeszcze na koniec przypomnę tylko nasz adres mailowy, czyli moto.pl. Czekamy na Państwa maile. A ja kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika już jutro.